I któregoś dnia przywieźli, zapomniałem jak ona się nazywa, wysoko czarna dziewczyna, 11 lat, w obrzęku płuc, co się nie zdarza. Myśmy nie byli specjalistami jeszcze od rozpoznawania wad serca, ale szef od razu do podszedł, powiedział, tak, ona ma obrzęk płuc, ma stenozę mitralną, to znaczy się zwężenie lewego ujścia żylnego, czyli zastawka jest zarośnięta, krew nie może przechodzić i to wszystko. To jest inny pomysł, dlaczego to się tam dzieje, ale wszystko jedno. Musi zginąć. A myśmy już wiedzieli, że stenozy mitralne się operuje. I mieliśmy takiego genialnego kardiochirurga, który pracował w Poznaniu, ale dostał wówczas, profesor dostawał przydział pracy. Więc dostał przydział pracy do Łodzi, do kliniki do Łodzi. I ten przydział, ale on pracował w Poznaniu, on tam miał oddział kardiochirurgiczny. No i ja zadzwoniłem do niego i powiedziałem, panie profesorze, jest tutaj 12-letnie dziecko w obrzęku płuc, ma stenozę mitralną, jedyna rzecz, żeby ją zoperować. No i on był odważny, inteligentny, chirurg pełną gębą. Wsiadł to w helikopter, tak? I za 2 godziny był w Warszawie. I ją, a mieliśmy, aha, i przyjechał wtedy anestezjolog taki z Anglii, z armii Andersa, coś takiego, pokrzywnicki, tak. On umiał jedyny dawać narkozę przez ten aparat, co wtedy sprowadzono. I on dał temu dziecku narkozę, morwie zoperował, no i to dziecko wyszło zdrowe. To była pierwsza operacja na ostro jeszcze u dziecka. Zresztą to dziecko było zezowate do tego. Potem się leczyło nas poradnie, Elżbieta powiedziała, żyjesz, jesteś wysoka, ładna dziewczyna, pójdziesz na operację do na okulistykę, zrobią ci to oko, żeby nie kikrowało. Więc poszła raz, to jej przedtem było do środka, to potem było na zewnątrz, ale poprawili jej. Drugi raz jest, przychodzi rzadko, ale przychodzi, od czasu do czasu się pokazać, jest. No i to są nasze, że tak powiem, uspiechy.